28 marca wspominamy błogosławionego Dominika Massaia, prezbitera i męczennika. Błogosławiony ksiądz Dominik Massaj, męczennik z Albanii, urodził się w pobliżu Skody 5 lutego 1920 roku. Uczył się w szkole prowadzonej przez księży jezuitów, najpierw w kraju, potem wyjechał do Rzymu i kontynuował naukę na papieskim Uniwersytecie Urbaniana. 19 marca 1944 roku w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju pracował jako wikary w Szeldi w pobliżu Skody. Zastąpił tam kapłana, który został zabity przez komunistów. Bardzo ofiarnie pracował jako kapelan wojskowy. W Albanii w tym czasie kościół był bardzo prześladowany. Chrześcijanie za najmniejszy przejaw życia religijnego byli aresztowani, więzieni, torturowani, a wielu z nich poniosło nawet śmierć męczeńską. Ksiądz Dominik w styczniu 1947 roku został zawezwany do jednostki wojskowej. Kilka dni później spóźnił się do koszar, gdyż jako kierowca samochodu medycznego uczestniczył w niegroźnym wypadku drogowym. Został oskarżony o sabotaż i szpiegostwo na rzecz Watykanu. Jego wielkim obciążeniem było to, że studiował w Rzymie i znał język włoski. Zarzucano mu zdradę ojczyzny, stosowano wobec niego przez 15 dni najokrutniejsze, nie do opisania tortury. Nie mógł przyznać się do wmawianej mu nieprawdy. W czasie przesłuchań milczał, a był tak maltretowany, że nawet koledzy nie mogli go poznać. Nie wytoczono mu nawet pokazowego procesu. Na śmierć skazali go komuniści w jednostce wojskowej. Zakuto go w kajdany, pozbawiono munduru, w nocy nago stanął pod murem, gdzie dokonano egzekucji. Przed nim stało 8 żołnierzy, gotowych do strzału, a on upadł na kolana i zaczął się cicho modlić. Upomniany odpowiedział: "Zostaw mnie w spokoju" i dalej się modlił. Nagle, zwracając się do plutonu, powiedział dobitnie: "Przed Bogiem, do którego idę, i przed wami, drodzy żołnierze, oświadczam, że zostałem zamordowany z powodu nienawiści do Kościoła katolickiego. I mówię to bez zgorzchnienia, żalu i nienawiści do tych, którzy do mnie strzelają." A na koniec zawołał: "Niech żyje Chrystus Król, niech żyje papież, niech żyje Albania." Nie zginął po pierwszej serii strzałów. Jeszcze się poruszał i dalej się modlił. Niektórzy z plutonu egzekucyjnego głośno zaświadczyli, że jest niewinny i prosili o ułaskawienie, ale członkowie partii komunistycznej żądali: "Kula w łeb". Miał 27 lat, gdy 28 marca 1947 roku zginął z nienawiści do wiary i Kościoła Świętego. Ksiądz Dominik krótko posługiwał jako kapłan, ale przez wiernych został zapamiętany jako kapłan pełen miłości, pokory, skromny i zawsze gotowy do służby. Został beatyfikowany w Skodrze w dniu 5 listopada 2016 roku wraz z innymi 37 męczennikami z Albanii. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Dominik, prezbiter, aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.